Dzień dobry, witam Was moi drodzy. W ten piękny, słoneczny dzień mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby porozmawiać trochę o rekordach ustanowionych przez telefony komórkowe. I rozpocznijmy od jednego z najciekawszych, czyli na najbardziej wytrzymałą słuchawkę. I ten rekord do dzisiaj dzierży telefon Sonim XP3300, który został poddany arcytrudnemu testowi polegającemu na zrzuceniu go z naprawdę dużej wysokości. Przetrwał on próbę z 25 metrów i 29 centymetrów. Potem można było spokojnie z niego dzwonić i wysyłać SMS-y. Niestety, ostatecznie próba zakończyła się dla niego tragicznie, bo kiedy zrzucono go z wysokości aż 30 metrów, po prostu rozleciał się na kawałki. Szybkie pytanie na dziś. Ilu studentów zmieści się do takiej budki telefonicznej? Pewnie wielu, dlatego że jest ona otwarta. Ale trochę inaczej było w przypadku pewnej zamkniętej budki stojącej w St. Mary's College w Kalifornii, gdzie zmieściło się w niej 22 studentów, którzy tym samym oddali hołd podobnej akcji, która miała miejsce w 1959 roku, gdzie również do tej samej budki weszło 22 studentów. A teraz czas na małą zagadkę dla widzów. Co łączy 7 szóstek i górę pieniędzy? Okazuje się, że właśnie górę pieniędzy kosztował najdroższy numer w historii, który składał się z 7 szóstek. Został wylicytowany na pewnej aukcji w Doha w Katarze za cenę prawie 3 milionów dolarów, a operator telekomunikacyjny, który sprzedał ten numer, całość tej kwoty przeznaczył na budowę szpitali w mniej zurbanizowanych częściach Kataru. Dzisiaj wszyscy wiemy, że czas to pieniądz, ale świetnie wie o tym pewien 17-letni Australijczyk, który wygrał Mistrzostwa Świata w jak najszybszym pisaniu SMS-ów na klawiaturze swojego smartfona. Okazało się, że przy okazji pobił rekord Guinnessa, dlatego że 264-znakowy SMS wpisał w swój telefon w zaledwie minutę i 17 sekund. Obok rekordu związanego z tempem wpisywania SMS-ów, równie ciekawy jest ten, który dotyczy największej liczby krótkich wiadomości wysłanych w ciągu miesiąca. On należy do pewnej 13-letniej Amerykanki, nie wiadomo czy jej współczuć, czy gratulować, dlatego że aż dziw bierze, że się nie nabawiła żadnej kontuzji w trakcie wklepywania precyzyjnie 14 528 wiadomości w ciągu tego miesiąca. Jaka była nagroda? Ją otrzymali rodzice tej nastolatki, a był nią rachunek opiewający na prawie 3000 dolarów. Gdybyśmy nawet umieścili przekaźniki na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, to niestety taka wysokość stacji bazowej nie mogłaby równać się z najwyższą w Europie na wysokości 3500 metrów. Ale obie byłyby absolutnie niczym w przypadku najwyższej stacji bazowej na świecie, znajdującej się na górze Kilimandżaro na wysokości 5895 metrów nad poziomem morza. Korzystanie z internetu na naszym domowym komputerze jest oczywiście nadal popularne, ale coraz częściej używamy do tego celu po prostu naszego telefonu. Jeśli jednak nie mamy wykupionego odpowiedniego pakietu transferu, to niestety musimy zapłacić za każdy megabajt danych, które wysłaliśmy albo pobraliśmy. I o tym boleśnie przekonała się pewna Australijka o nazwisku Kylie Monks, która przez 3 miesiące bezkarnie pobierała setki gigabajtów danych, takich jak filmy, czasami wysyłała zdjęcia swojemu ukochanemu i po 3 miesiącach otrzymała rachunek na zawrotną kwotę ponad 200 tysięcy dolarów australijskich. Niestety jednak nie miała pieniędzy, aby zapłacić ten rachunek, więc trafiła do więzienia na 18 miesięcy z możliwością wyjścia po 6 miesiącach za dobre sprawowanie. I okazuje się, że był to prawdopodobnie największy rachunek za pobrane dane właśnie za pośrednictwem telefonu. Czy pomyśleliście kiedyś, aby telefonu komórkowego użyć jako przedmiotu do uprawiania sportu? Tylko co z nim zrobić? Za bardzo nie pokopiemy nim, a granie takim czymś w tenisa może zakończyć się tragicznie. Jednak intuicyjnie przychodzi do głowy inny pomysł. Możemy tym telefonem rzucać na odległość. I okazuje się, że to nie jest nasz autorski pomysł, dlatego że takie mistrzostwa są organizowane co roku w Finlandii, a rekordzistą Guinnessa w tej dziedzinie jest pewien nowozelandzki student, który rzucił swoją Nokią N5 na odległość 120 metrów i 65 centymetrów.
Kiedy u kogoś w domu zobaczymy kolekcję ponad 600 różnych książek, to taka liczba nie do końca może nas zdziwić, ale jeśli taką samą liczbę odniesiemy do kolekcji telefonów, to sprawa zaczyna się zmieniać. O takim przypadku możemy mówić u pewnego Chińczyka o nazwisku Zhang Dafang, który taką właśnie liczbę ponad 600 telefonów zgromadził w swoim domu. Niektóre egzemplarze z jego kolekcji, jak na przykład ten biały kruk z 1900 roku, zostały znalezione w bardzo różnych miejscach na całym świecie, na przykład na rosyjskim Pchlim Targu, i kosztowały nawet kilka tysięcy dolarów. A jak jesteśmy już przy dużych rekordach, to nie możemy zapomnieć o największym telefonie na świecie, który znajduje się w Cape Town w RPA i mierzy 2,5 metra wysokości i jest wierną repliką telefonu Sony Ericsson W810. W naszych skrzynkach pocztowych najczęściej możemy odnaleźć same nudne rzeczy. Ulotki, listy, ale pewna Francuzka znalazła tam coś bardzo ciekawego. Był to rachunek od firmy telekomunikacyjnej na kwotę 11 bilionów 721 miliardów euro. I przed tym, kiedy prawie dostała zawału, postanowiła zadzwonić na infolinię i przeuroczy operator poinformował ją, że taki jest wydruk, taka jest kwota do zapłacenia, ale wspaniałomyślnie może ją rozłożyć na raty. Na szczęście ostatecznie okazało się, że właściwa kwota to 118 euro i w ramach rekompensaty firma telekomunikacyjna ten rachunek opłaciła.